Wiele osób pyta, jak wygląda Bylica Pospolita. No to właśnie Bylica Pospolita wygląda tak. O, ma takie liście. I ma takie wierzchołki tutaj. No, tak to wygląda. No. Jeszcze raz liście. A teraz przejdę do stanowiska, gdzie jest piołun. To jest właśnie piołun. Wygląda tak i ma takie. Takie końcówki.